Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie i jak zawsze niestandardowo na Domi Drewno. Dzisiaj robimy stół. Ok, gotowy stół japoński, czyli siedzimy dosyć nisko. Taki żarcik, nie? Na początek. Suchar. Dobra, słuchajcie. Blat jest niestandardowy. On jest odwrócony do góry nogami, ale jest to blat ciekawy. 16 mm tylko, słuchajcie. Jest to blat wykonany z MDF-u, ale później jest na tym laminat. Postaram się porobić jakieś zbliżenia. Jest to matowy materiał, który nie, na którym nie będzie widać palców. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest. 90 mm szeroki, albo tutaj głęboki, można powiedzieć tak, i 2 metry szerokości. Więc to jest nasz blat, naszego przyszłego stołu. I teraz pojawiają się w moich rękach kolejne elementy. To jest najmniejsze, to jest najlżejsze. I jeszcze, to muszę podnieść się, bo... O kurczę, to już normalnie z 20 kg jak nic. Flying Desk firmy Sulmet. Kto nie zna, w link tradycyjnie w opisie filmu, to niech pozna, ponieważ jest to polski producent stelaży do stołów o regulowanej wysokości. Bardzo ciekawa sprawa. Podpowiem, że ja się z tym spotkałem wiele lat temu w biurze. Szczególnie, słuchajcie, w biurach, gdzie wymagana jest... jakby to powiedzieć? Gdzie wymagany jest sprawny umysł. Biurka dla osób stojących, czy inaczej, osoba stoi przy tym biurku, wtedy nasza głowa pracuje dużo sprawniej. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie będę tutaj wnikał, może sobie coś tutaj, może psycholodzy. Ale tak faktycznie jest. Dobra, rozpakowujemy. Zobaczymy, co tutaj jest w zestawie. To będzie noga. Jedna, druga. Tu są takie elementy do mocowania przy blacie. Jest instrukcja po polsku, więc tutaj nie będzie problemu z rozwikłaniem, jak to zamocować. Mamy zasilacz i sterownik. Mamy same te podnośniki. O kurczę, to jest ciężkie. Mogę od razu ustawiać tak, jak to będzie. A tak w ogóle, co Jarek kombinuje? Powstaje nowe miejsce naszej pracy i wymyśliłem, że przydałoby się, żeby to miejsce pracy właśnie było miejscem uniwersalnym. To znaczy, żebyśmy mogli pracować przy tym biurku, przy tym stole, w różnych pozycjach. I na stojąco, i na siedząco. Stąd też właśnie takie biurko, a nie inne. Czy taki stół właśnie roboczy. Czyli tutaj były, jeszcze Wam tylko podpowiem, przewody zasilania. Jest też taki mechanizm. Aha, tutaj jest ten manipulator cały. No i jedziemy dalej z rozpakowaniem. Postaram się to szybko robić, żeby Was nie męczyć, a później muzyczka tradycyjnie i ja się zajmę pracą, a Wy będziecie mogli obserwować mnie. A to jest... To jest zawieszka do przewodów,
Czyli wszystkie przewody, kabelkologia tak zwana, będzie leżała w takim korytku. Co jak co, ale właśnie robienie stołu, a później ten ład, który powinien być też pod stołem, czasami jest to pomijane niedobrze, że tak jest robione i wtedy ten cały bałagan niestety jest widoczny pod stołem. Więc zwróćcie na to uwagę, jak projektujecie jakieś meble. Oczywiście tnę tak, żeby nie przeciąć tam gdzieś samych profili. I to będą elementy łączące. To się zamawia na wymiar, czyli tutaj mamy właśnie dla blatów o długości około 2 metrów. Jeden profil, drugi, czy to trafia z lewej i prawej strony. O, w ten sposób. I nogi są mocowane tutaj. Dobra, to słuchajcie, zbliżenie na montaż. Ja zabieram się za skręcanie i widzimy się za... Jest punkt 12. Zobaczymy, żeby Jarek nie kłamał. Jest punkt 12, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Zabieram się do pracy. Thank you.
zanim zerwę tutaj całą folię, zobaczcie, bo oczywiście blat jest zabezpieczony folią transportową. Zwróćcie uwagę tylko właśnie na ten efekt, który się uzyskuje. Zobaczcie, jak światło się odbija i światło znika. Jest to perfekcyjnie matowe, nieodbijające, absorbujące światło. Niezłe, nie? Naprawdę robi to faktycznie wrażenie. Trudno, to nawet powiem szczerze tak, patrząc na takie coś, to wygląda jakby było, nie wiem, czymś wysypane, jakby, nie wiem, mąką czy coś takiego. Jest to bardzo takie miłe dla dłoni, ale właśnie dziwne, że aż tak bardzo potrafi ten materiał pochłonąć wszystkie bliki z oświetlenia. Ciekawe, nie? Dobra, więc teraz chwilę zrywania tego. No, będzie co robić. No i idę już do Was. Nawet mogę sobie wejść na to biurko, na ten stół. Ile czasu mi zeszło? Jest po godzinie drugiej, włącznie z drugim śniadaniem, które ja... Przepraszam, po pierwszej. Już myślałem, że dwie godziny. Czyli ponad godzinę mi tutaj zeszło, włącznie z drugim śniadaniem i włącznie... Tadam! Włącznie ze ściągnięciem aplikacji i nauczyłem się, jak ją obsługiwać. W tym momencie jesteśmy na 68 cm. Mam cztery zdefiniowane, takie predefiniowane, ulubione pozycje, powiedzmy. No, później wyjdzie to w praniu, jakie to będą wysokości. Naciskam 70 cm i sobie jedzie do 70. Później możemy jechać na 90 i do 133. Ciekawa rzecz, słuchajcie, ponieważ ta aplikacja również może... jest tutaj coś takiego jak takie wyzwania. I to jest niezłe. Na dobry początek stój przez 5 minut, co w każdej godzinie. Czyli dzienny taki sumaryczna praca w pozycji stojącej 35 minut. Czyli 7 godzin pracy, powiedzmy, po 5 minut. I tak dalej, i tak dalej. Więc jesteście w stanie również sobie na tej aplikacji nastawić. Będą się Wam tutaj pokazywały alarmy, że no, powinno się wstać. Podnosimy pozycję, wtedy odsuwamy krzesło i stoimy w trakcie pracy. Perfekcyjnie matowa powierzchnia. To żeście również widzieli. Proste i łatwe. Słuchajcie, każdy sobie poradzi. Jedną rzecz tutaj tylko musiałem zmienić. Blat jest bardzo cienki, 16 mm. Normalnie mają na przykład 38. Więc wkręty, które musiałem tutaj użyć, użyłem dużo krótsze, żeby oczywiście nie przewiercić się przez blat. Tyle w temacie. Co Jarek kombinuje? Po co to wszystko? O tym dowiecie się jeszcze w kolejnym filmie, jeszcze w kolejnym, a później już będziecie widzieć to nasze nowe stanowisko w pracy na żywo. Linki tradycyjnie w opisie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Ode mnie. Dwa kciuki w górę. Flying Desk robi robotę. Na razie.